Cześć, witajcie, wracamy do Was z Polską Czerwoną Księgą. Dziś będziemy kontynuować o gatunkach, których los jest najbardziej niepewny w Polsce, czyli jak dobrze pamiętacie, o gatunkach skrajnie zagrożonych. Dziś omówimy sobie nagórnika oraz kraskę, oboje zwyczajni. Z drugiego członu, bo ptaki są specjalne. Nieważne, zaczynajmy. Nagórnik zwyczajny, jak sama nazwa wskazuje, preferuje tereny górskie. W Polsce mamy kilka par lęgowych i te kilka to jest dosłownie kilka, ale do tego jeszcze wrócimy. Najliczniej występują w Karpatach, ale poza tym można go spotkać jeszcze w Bieszczadach, Pieninach, Tatrach oraz Babiogórskim Parku Narodowym. Do XX wieku spotkać go jeszcze można było na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Należy do rodziny muchołówkowatych, a jeszcze do niedawna przypisywano go do rodziny drozdowatych. Dlatego można go spotkać z inną nazwą, czyli drozdem zwyczajnym. Nagórnik osiąga niewielkie rozmiary, dorasta bowiem do 20 cm. Dymorfizm płciowy jest wyraźny latem. W tym czasie samce mają piękne, kolorowe ubarwienia, jasno-niebieskie głowy, karki, szyje oraz kuper. Od spodu są białe, natomiast skrzydła mają ciemne, a pierś i ogon pomarańczowy. Samice są mniej barwne, z wierzchu przeważa kolor ciemnobrązowy, a od spodu beżowy, natomiast pierś mają centkowaną, jedynie ogon podobny jak u samca. Jak wspomniałem wcześniej, jest to ptak, który preferuje tereny górskie. Rzadko kiedy spotyka się go w miejscach poniżej 1500 metrów. Lubi miejsca suche i nasłonecznione. Prowadzi osamotniony tryb życia, nie szuka atrakcji. Często chowa się w szczelinach skał i tam też gniazduje. Gniazda buduje z roślin. Samica wyprowadza jeden lęg w roku, a dokładnie w maju. Składa wtedy od 4 do 6 jaj, które wysiaduje do 2 tygodni. Młode opuszczają gniazdo po około 3 tygodniach. Nagórniki żywią się głównie owadami i ich larwami, niekiedy jagodami. Spotkanie z nim graniczy z cudem. Mówiąc, że jest go mało, brzmi jak komplement. W Polsce występuje około 5 par. Kraska to ptak mylony niekiedy z sójką. Zdarza się tak przez jej piękne, jasno-niebieskie upierzenie, które jest nieco podobne do tego na skrzydłach sójki. Czasami z daleka może także przypominać wronę, jednak jej sylwetka jest bardziej smukła, a lot zwinny. Jest jedynym ptakiem z rodziny kraskowatych, który gnieździ się w Europie. W Polsce pod koniec lat 70. liczebność kraski była zdumiewająca. Liczyła około 1000 par. Po upływie zaledwie 10 lat było jej już połowę mniej, a po kolejnych 10 zmniejszyła się do 380 par. Jej liczebność zaczęła nagle spadać. W 2020 roku stanowiska lęgowe odkryto na 16 stanowiskach, zlokalizowanych na 7 powierzchniach. Stanowiska znajdowały się głównie na Mazowszu, na terenie równiny kurpiowskiej. Na Podkarpaciu natomiast zanotowano tylko jedną parę lęgową. Oznacza to, że praktycznie już zanikło na tym obszarze. Na Podlasiu ostatni lęg zaobserwowano w 2012 roku. Dlatego w 2020 obserwację przeprowadzono po raz ostatni. Niestety spadek liczebności kraski postępuje z każdym rokiem i może to doprowadzić do jej całkowitego wyginięcia na ziemiach polskich. Powodem jest likwidacja zadrzewień śródpolnych oraz wycinanie starych dziuplastych drzew. Dużą rolę odgrywa także stosowanie środków ochrony roślin. Jednak jeszcze póki możemy, to cieszmy się z jej obecności. Przylatuje do nas na przełomie kwietnia i maja. Znaleźć ją można na rozległych równinach, przy skrajach starych lasów, łąk i pól uprawnych. Szczególną uwagę przykuwa do pastwisk ze starymi drzewami, na przykład topolami czy wierzbami. Bardzo chętnie swój czas spędza siedząc i podziwiając krajobrazy. Na suchych czubach drzew lub liniach energetycznych. Żywi się owadami, kręgowcami, czasami nawet małymi wężami, a jesienią czasami owocami. Nie są zbyt pracowite, bo przywłaszczają sobie dziuple po dzięciole czarnym lub po prostu budki lęgowe. Od połowy kwietnia odbywają się loty godowe urządzane przez samców. Charakteryzują się one koziołkowaniem w powietrzu i głośnym krzykiem. Wyprowadzają jeden lęg w roku. Samica składa od 2 do 5 jaj. Kraski są wiernymi towarzyszami, bo w pary łączą się na całe życie. Jeszcze na koniec dodam, że kraska ma również inne określenia.
Między innymi nazywa się ją siwką, wronką, kasipiórką, krasnowronką oraz krasiwronką. Nam osobiście najbardziej do gustu przypadła kraska i tak ją nazywać będziemy. A Wam, która nazwa najbardziej odpowiada? Dajcie znać w komentarzach. I to już by było na tyle. Dziękujemy Wam z całego serca za te wszystkie ciepłe komentarze oraz za to, że po prostu jesteście z nami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!